Kochani, kończymy dzisiaj czas oktawy Wielkiej Nocy i przeżywamy Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego w tak niezwykłym miejscu, swoistej Kanie, gdzie tutaj gościmy u Maryi, tej, która nas w sposób wyjątkowy kocha, bo jesteśmy jej dziećmi. Jutro Tomasz Niewierny będzie dotykał ran Jezusa. Ale to są już inne rany. To nie są te rany z krzyża, chociaż te same. To są rany już chwalebne, rany zwycięskie. Jezus zwyciężył śmierć, zwyciężył grzech przez swoją mękę, przez to, że otworzył swój przebity bok dla nas. To są rany chwalebne. To tak jak ktoś cierpiał i z tego cierpienia wyszedł w sposób zwycięski. Chociaż czuje cierpienie, ale ono jest inne, przemienione miłością. Dlatego te rany są to rany zmartwychwstałe, chwalebne. I te rany się nigdy nie goją, tak jak w przypadku stygmatyków dopiero po śmierci. Bo z tych ran my czerpiemy życie, łaskę. Musimy w tym miejscu zauważyć, że pierwszą osobą, która z tego przebitego boku skorzystała, była niepokalana Maryja, dziewica. Ona zaczerpnęła tak obficie z tych ran, że anioł Gabriel nazwał ją pełną łaski. Ona w tych ranach została uformowana w sposób taki, że Kościół mówi, że antycypowała to, co stało się później na Golgocie. Moglibyśmy powiedzieć może takim językiem, że Maryja ma szczególny dostęp do przebitego boku Jezusa. Tak jak naucza Kościół, Bóg, gdy Maryja go o cokolwiek prosi, ją wysłuchuje. Tylko tajemnica Maryi polega na tym, że Matka Boża wie, o co Boga prosić. Wie, o co go prosić. I gdy będziesz próbował żyć z nią w komunii, to warto, żebyś stworzył taką przestrzeń, żebyś powiedział: Maryjo, Ty wiesz, o co Boga prosić dla mnie. Tego ja nie wiem. Ty to wiesz. Gdy pod krzyż przyszedł umiłowany uczeń Jan, to zauważmy, że jak się zachowuje Pan Jezus? No wiemy, że jest ten testament z krzyża. Ale co On robi, Pan Jezus? Najpierw mówiąc do Maryi: niewiasto, to Syn Twój. On odchodzi z tego świata, idzie do Ojca, zmartwychwstaje, będzie w niebo wstąpienie, ześle Ducha Świętego. Pan Jezus, mówiąc te słowa, tak jakby czyni w sercu Maryi miejsce dla Jana. Tak jak anioł Gabriel w Nazarecie przychodzi i otwiera serce Maryi na tajemnicę zwiastowania. I Maryja przez swoje fiat czyni miejsce dla Jezusa. A teraz Jezus w sercu Maryi czyni miejsce dla Jana. A wszyscy dobrze wiemy, że Jan w tym momencie
symbolizuje Kościół, to nie tylko Jan, ale to ci wszyscy, którzy zrodzą się z męki śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Skoro jesteś zawierzony Matce Bożej, to można byłoby powiedzieć, że Pan Jezus uczynił miejsce w niepokalanym sercu Maryi dla ciebie. To z Jego woli to się stało. Przecież nic nie dzieje się bez opatrzności. Maria nie pełni swojej woli. Ona nie ulega takiej pokusie, jakiej my ulegamy. Ona ma wzgardę wobec czynności własnej. Ona jest wsłuchana w głos Boga, w Jego wolę i nie pozwoli na to, by nic mogło upaść na ziemię. Ona pełnym sercem otwiera się i pełnymi garściami czerpie z Bożego miłosierdzia. Dlatego Pan Jezus uczynił miejsce w sercu Maryi dla ciebie. Jest tam kącik. Nie chciej wielkiego miejsca. W sercu matki wystarczy niewiele, by matka mogła kochać. Patryk, syn, jedynak, bardzo harmonijny, poukładany, oczko w głowie mamy i taty, bardzo kochany przez swoich rodziców, bardzo wrażliwy. W pewnym momencie traci ojca, gdy jeszcze dojrzewa. Zostaje tylko jego matka. W pewnym momencie poznaje Anię, której się bardzo mocno zakochuje. Wydaje się, że jest to miłość z jakąś wzajemnością, ale w odległości do kilku miesięcy do ślubu Ania rezygnuje na rzecz kogoś innego. Patryk czuje się dogłębnie zraniony. Dogłębnie zraniony. Pozostawiony sam. Ale co w tym wszystkim jest, jak sam Patryk mi opowiadał? Po raz pierwszy w jego życiu wtedy zobaczył, jakim wielkim darem jest jego matka. Po raz pierwszy z nią zaczął szczerze rozmawiać. I w tych trudnościach, w których nawet walczył z jakąś pokusą, nawet targnięcia na własne życie, znalazł oparcie w matce. I nawet powiedział: nigdy się nie domyślałem, że moja mama jest dla mnie takim wielkim skarbem. Kochani, Maryję odnajduje się najlepiej w jakimś ludzkim, trudnym doświadczeniu. To tak jak matka w sposób szczególny łączy się z dzieckiem, któremu jak gdyby po ludzku trzeba najwięcej okazać miłości i czułości. Z takim dzieckiem Matka Ziemska buduje szczególną relację. Więcej czasu mu poświęca. Zauważmy, że w takiej szczególnej relacji, nawet byśmy powiedzieli wręcz emocjonalnej, był umiłowany uczeń w relacji do Jezusa. Nie wiemy, dlaczego Pan Jezus tyle serdeczności mu okazywał, jaki był powód, czy dlatego, że był najmłodszy w gronie 12. A może zgoła były inne powody? A może umiłowany uczeń był zraniony? A może miał trudnego ojca? Może był gdzieś tam doświadczony? Pan Jezus, jeśli coś czyni to z rozwagą. Jest w tym jakiś zamysł, jakiś plan Boży. Może właśnie dlatego. Ze względu na to zranienie Pan Jezus okazywał mu tyle ciepła, tyle serdeczności. Nie bał się tego. Widocznie tego Jan potrzebował. I ten Jan właśnie znajduje się pod krzyżem. I właśnie ten Jan, zraniony prawdopodobnie, zagubiony, usłyszysz słowa: oto matka twoja. Też nie ma w tym przypadku.
był gotowy, by przyjąć Maryję, by zbudować z nią jakąś szczególną relację, o której mówi święty Jan Paweł II w jednym ze swoich dokumentów, że to jest komunia, komunia życia, komunia życia między umiłowanym uczniem a Maryją, która stała się dla niego matką. Co przeżywa umiłowany uczeń pod krzyżem, tego dokładnie nie wiemy. Może nawet była taka sytuacja, że gdy Pan Jezus mówił do Maryi: niewiasto, oto Syn Twój, to Maryja w tym momencie nie tylko widziała swojego Syna, który dokonuje tej ekspiacji, zadośćuczynienia za grzechy świata, ale może mówiąc wtedy do Maryi: niewiasto, oto Syn Twój, wskazując na Maryję, Pan Jezus jej niepokalanemu sercu ukazuje sytuację Jana. Jego zagubienie, znajduje się w ciemnościach, nie rozumie tego, co się dzieje, może nawet jest zbuntowany, przeżywa gorycz tego, że opuścił swojego mistrza w jego ważnych momentach, kiedy wędrował na Golgotę. Może Pan Jezus odsłonił to Maryi. To przez jej naczynie Jan zaczerpnie ze źródła przebitego boku Jezusa Chrystusa, właśnie Maryi. Kochani, ranimy Pana Boga nie tylko przez grzechy natury moralnej, to też jest prawda, nie tylko przez grzechy ciężkie, lekkie, ale również możemy ranić Pana Boga jeszcze w inny sposób, przez to, że Go opuszczamy. Opuszczam. Czy nie opuszczam Jezusa? Czy żyję z Nim? Jak wygląda moja modlitwa? Jak wygląda moja relacja? Czy nie opuszczam, skoro jestem zawierzony Matce Bożej, czy nie opuszczam komunię życia z Maryją? Pewna historia pewnego chłopca bardzo uzdolnionego, który w szkole podstawowej chodzi też do szkoły muzycznej, gra na skrzypcach, bardzo uzdolniony chłopiec, ma ojca, który też go bardzo wyjątkowo kocha, będzie miał pierwszy występ taki weryfikujący jego pracę grania na skrzypcach. To bardzo ważne dla tego chłopca. Ojciec koniecznie chce być na tym. Jednak okazuje się, że otrzymuje delegację do Krakowa, a mieszkają w Gdańsku. Musi pojechać, jest pracownikiem naukowym, będzie prowadził szkolenia, konwersacje. I co się dzieje? Bardzo to przeżywa i myśli, co to zrobić. Robi wszystko, aby tylko przyjechać. Tej nocy nic nie spał. Całą noc jechał, nie zmrużył oka, by rano być w szkole muzycznej, na koncercie, na występie swojego syna, bo miał świadomość, że nie może go opuścić. Maryja nie opuściła swojego syna. Była przy nim w tym ostatnim jego momencie na krzyżu. Opuszczenie. Czy my nie opuszczamy Chrystusa? Czy nie opuszczamy Maryi? To też jest zranienie, walka o to, by nie opuszczać Boga, by nie opuszczać miłości. Kochani, przypomina mi się jedno wydarzenie, o tym też mówiłem na rekolekcjach maryjnych, gdy nasz ojciec Andrzej Buczel, jeden z założycieli naszego ruchu, już praktycznie umierał, bo nowotwór tak naprawdę go w jakiś sposób niszczył. I gdy już bardzo też cierpiał, zresztą swoje cierpienie ofiarował za kapłanów z ruchu, za ludzi, którzy znajdą się pod płaszczem Matki Bożej, już w tych ostatnich dniach przed jego śmiercią
Na chwilę się z Nim spotkałem. Wszedłem do Niego i pamiętam, jak dzisiaj ojciec Andrzej taki był półprzytomny, jakby w innej rzeczywistości, bo to była już po jego agonia. W pewnym momencie jak gdyby ocknął się, odzyskał taką świadomość, zobaczył moją osobę, dał mi znak, żebym do niego podszedł, bo widać już trudno mu się mówiło. Wziął moją rękę i tak mnie mocno ścisnął. Pamiętam ten uścisk do dzisiaj i powiedział do mnie: Andrzeju, żyj dla Matki Bożej, wszystko inne jest nieważne. I stracił przytomność. Ścisnął mnie tak mocno i ten uścisk na tej mojej ręce, pamiętam, nieprawdopodobny uścisk. To po ludzku było niemożliwe, żeby on w tej agonii miał tyle sił. Nawet przez ten uścisk chciał mi powiedzieć, że to jest ważne. Kochani, bądźmy apostołami. Jesteśmy posłani, by żyć w komunii z Maryją. By się jej zawierzać. By swoją codzienność przeżywać w takiej wielkiej bliskości. Nie lękajmy się oddawać jej naszego życia. Ona ma dostęp do przebitego boku Jezusa. Ona wie, o co prosić dla nas, dla mnie, dla Ciebie. A jak Matka Boża prosi, Pan Bóg nigdy nie odmawia. Zawsze daje Maryi to, o co ona prosi. Ale czy my jesteśmy gotowi, by Maryja wyprosiła nam to, czego może my nieraz nie chcemy? Bo mamy ten duży stopień umiłowania siebie, swojej miłości własnej. A Maryja pragnie dla nas jeszcze czegoś więcej. Już ostatnia myśl, też o tym często mówię. Gdy jeszcze moja mama, bo teraz moja mama ma 91 lat i trochę ją demencja ją dotyka, jak już jeszcze była możliwość bardziej realnego kontaktu, to gdy rozmawiałem z moją mamą przez telefon, to moja mama każdą rozmowę zawsze kończyła takim słowem: synu, pamiętaj, że Cię kocham. Zawsze. I któregoś dnia tak się złożyło, że mama tego nie powiedziała. Więc ja, stary koń, upomniałem się. Mamo, o czymś zapomniałaś. Już mówię. Synu, pamiętaj, że Cię kocham. Wyjedź tutaj z taką świadomością. Bądź świadkiem tego. Maryja chce ten najważniejszy news ewangeliczny przekazać każdemu z nas, że jesteśmy kochani i że życie nasze ma sens, bardzo głęboki sens. Obyśmy umocnieni z tą wyjechali i posłani, aby apostołować życiem w komunii z Maryją. Może nie będzie możliwość powiedzenia wielu rzeczy. Może przyjdą takie czasy, że ktoś nam usta zaknebluje. Może księżom nie będzie można pewnych rzeczy mówić. Może tak być. Ale nikt nie zabierze ci życia w komunii z Maryją. Życia w takiej cichej obecności Matki Bożej przy Tobie. Tym będziesz mógł zawsze apostołować. Tak jak Matka apostołuje miłością. Ona nie musi nic mówić. Ona przemienia swoją matczyną miłością i będzie nas przemieniać, jeżeli będziemy żyli w komunii z nią.
Dzisiaj mówi do każdego z nas Maryja: pamiętaj, jesteś moim ukochanym dzieckiem.